Chciałbym już serdecznie wszystkich przywitać na naszym środowym rozważaniu. Zacznijmy może krótką modlitwą. Panie, dziękuję Ci za ten nowy dzień, ale że, też za to, że dajesz taki czas, taki moment. Możemy się zatrzymać i pochylić nad Twoim Słowem. Proszę Cię, daj nam dzisiaj wiele łaski, obfitości, Panie, abyśmy rozumieli Twoje drogi, Twoje myśli, aby to nam pomogło też. Panie, zbliżyć się do Ciebie, a też lepiej służyć w Twoim królestwie. Amen. Drodzy, tak, <laughs> ostatnio miałem okazję troszkę tak patrzeć na to, jak radzi sobie nasza polska służba zdrowia, ratownictwo medyczne. No, wiemy o tym, że wykonują dobrą pracę, ratują życie wielu ludzi. Nie tylko tych, których życie jest zagrożone z powodu koronawirusa, ale też z powodu wielu innych schorzeń, o których w obecnym czasie zdajemy sobie sprawę z tego, że mniej się mówi. Tak więc, przypatrując się ich działaniom, moje myśli Bóg skierował na podobny temat, aczkolwiek dzisiaj chciałbym, byśmy mogli coś sobie powiedzieć o ratownictwie duchowym. Kiedyś, przed latami wieloma, to już było około 20 lat temu, Bóg przemówił do mnie takim tekstem z przypowieści Salomona, 24 rozdział, 11-12 werset, w którym czytamy Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym, i odda każdemu według jego czynu. <Ky> Ten tekst kiedyś mocno przemówił do mnie, dotknął mojego serca, i jako chrześcijanin zrozumiałem, że jestem odpowiedzialny przed Bogiem za ratowanie zgubionych ludzi: tych, których Bóg daje mi, którzy stoją na mojej drodze życia i którym, wiadomo, grozi ta duchowa śmierć. Także nie mogłem być dłużej ignorantem, nie mogłem być człowiekiem, który wytłumaczy się przed Bogiem, że on nie wie, ponieważ to słowo dotarło do mnie. Jeśli nigdy nie znałeś tego słowa, to w chwili obecnej dociera ono do ciebie. Podobnie Ezechiel kiedyś dowiedział się, że Bóg powołał go na stróża domu izraelskiego. Mamy to w Jego księdze, trzeci rozdział, 17 od tego wersetu. Trzeci rozdział, siedemnasty werset. I on dowiedział się, że jeśli nie ostrzeże tego domu, to ludzie zginą w swoich grzechach. A choć ten dom zginie z powodu nieposłuszeństwa, jakiego się dopuścił wobec Boga, to Bóg pozwie jednak proroka za krew przelanie tych ludzi. Gdyż on poznał słowo, gdyż miał powołanie a nie ostrzegł nikogo przed skutkami ich złych wyborów. Zatem ten prorok nie mógł milczeć, nie mógł pozostawać ignorantem i mam nadzieję oczywiście, że my też, patrząc na to słowo, w jaki sposób je odbieramy i też nie chcemy być ignorantami. I właściwie chciałbym dzisiaj, budując na tym wstępie, byśmy rozumieli, że jesteśmy powołani do ratowania. O, oczywiście jesteśmy powołani do ratowania zgubionych ludzi wokół nas, ale chciałbym dzisiaj szczególnie pochylić się nad tym jednak, co dotyczy Kościoła. Otóż, proszę otwórzmy taki główny tekst, z którego dzisiaj skorzystamy, jest to list Jakuba, piąty rozdział od 13 do 19 wersetu. Przeczytajmy, proszę. Będę czytał z przekładu Biblii Warszawskiej. Cierpi, kto między wami, niech się modli. Weseli się, kto niech śpiewa pieśni. Choruje, kto między wami, niech przywoła starszych zboru, i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś spośród Was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi Jego, wybawi duszę Jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. <laughs> Cierpisz, módl się, radujesz się, dziękuj Bogu, chorujesz, masz się źle, przywołaj starszych zboru. Drodzy różnie przychodziło uzdrowienie do życia ludzi, gdy patrzymy na całe przesłanie Biblii e, i wiemy, że uczciwie rzecz ujmując, na to nie ma jakiejś reguły, jakiegoś szablonu. Czasem to działo się bez udziału osób trzecich, czasem w wyniku modlitwy, czasem działo się wskutek wielu modlitw znoszonych przez wiele dni, a czasem uzdrowienie przychodziło podczas jednej krótkiej modlitwy. Bywało tak, że w wyniku wiary chorego, ale było też tak, że stało się to w wyniku wiary tych na przykład osób, które przynieśli chorego do Jezusa, bo i taką historię znajdujemy w Ewangeliach. Są też fragmenty wskazujące nam na to, że sporo zostało uzdrowionych osób, ale pozostaje taki margines. Mówiące nam o tym, że przecież nie wszyscy, Jezus nie uzdrowił wszystkich ludzi w Izraelu. Nie starajmy się więc w tym temacie znaleźć może jakieś reguły, jakieś sztywnej recepty, czy też próbować wprowadzić może jakąś liturgię uzdrowienia formułującą jak miałoby się to odbywać. Niemniej jednak mamy tutaj opisaną bardzo ważną procedurę. Ratującą życie, z której powinniśmy korzystać. Jakub radzi, jaką decyzję należy podjąć? Co robić, gdy, gdy ktoś zachorował, ma się naprawdę źle? Jakub używa tutaj słowa, które również oznacza niemoc albo opadnięcie z sił. Dlaczego ten, kto zwierzący choruje, ma przywołać starszych zboru, a nie na przykład rodzinę, nieprzyjaciół? Nie jakiegoś kolegę. My zazwyczaj otaczamy się w trudnych chwilach raczej bliskimi sobie ludźmi, tak? Oczywiście ma to jakieś swoje uzasadnienie, lecz zobaczcie, że w przypadku chrześcijanina niezwykłą rolę powinien pełnić, odgrywać również w naszej świadomości Kościół, którego potrzebujemy również na taki czas. Kościół to nie tylko coś dobrego na dobre czasy, ale kościół jest dobry w złym czasie. Pan ustanowił w nim między innymi oczywiście, jak mówi do Efezjan, pasterzy. To są ci pasący trzode, starsi zboru, bo biblijny starszy z języka greckiego, to pasący trzody, to opiekun trzody. Jeśli pełni tą rolę, oczywiście z Bożym powołaniem, to Wierzę, że sam Bóg za tym stoi, aby go wspierać, aby dostarczyć mu narzędzi służby. Bóg, powołując taką osobę, wyposaża ją we wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia takiej służby. I w swojej służbie czasem, widzimy to też tutaj, pasterz używał oleju, aby zalać na przykład ranę skaleczonej owcy. No, mówiąc e, tym obrazem, pasterstwa i owiec. Jakie miało miejsce w Izraelu. Niektórzy więc powzięli takie przekonanie, że olej był takim środkiem medycznym, stąd uważają, że dzisiaj nie potrzebujemy go, gdyż medycyna posunęła się przecież dalej. I nie proponuje nam przecież, wiemy o tym, ziołowych, jakichś preparatów, czy jakichś takich olejków, które miałyby. Pomóc nam rzeczywiście w problemach związanych z naszymi chorobami. Olej służył pasterzom Izraela również w innym celu. Olej służył jako środek ukazujący człowiekowi działanie Bożej łaski. Olej służył pasterzom, a takimi byli prorocy, byli nimi kapłani w Izraelu. Służył jako Taki symboliczny sposób wyrażenia, że za tym, co w danej chwili oni robią, stoi w tej chwili właśnie Bóg. Olej symbolizował działanie Boga wobec człowieka. I gdy wylewany był olejek, na przykład taką historię przywołajmy, wylewany olejek na głowę późniejszego króla Dawida, to prorok Samuel zgodnie. E, nie ze swym pragnieniem, on powołał go na króla, przecież to nie był jego wybór, ale on to uczynił w imieniu Bożym. Bóg nawet wskazał mu dokładnie tą osobę. Nie inaczej było w przypadku Saula, choć ten król pojawił się na żądanie ludzi, jednak to, to prorok w imieniu Bożym namaścił go i powołał na taki urząd. I zobaczcie, gdy wylewany jest olejek, przez starszych na głowę chorego, to oni wyznają, że za tym co robią stoi Bóg, a Bóg się przyznaje do tego. A więc robią to w miejsce samego Chrystusa, w imieniu Pańskim, proszą Boga o uzdrowienie, namaszczając chorego. I zwróćmy uwagę, że Biblia tutaj uczy nas również ważnej rzeczy, że inicjatywa należy przecież do chorego. Podobnie zauważmy, że jest w naszym zwyczajnym życiu, jeżeli chorujemy to i potrzebujemy pomocy ratownictwa medycznego, to przecież to my dzwonimy na pogotowie, to my potrzebujemy tej pomocy, to my prosimy o tą pomoc. I podobnie jest w kościele. Kościół nie ma domyślać się, że potrzebujesz modlitwy, że potrzebujesz wsparcia, że potrzebujesz pomocy. Starsi zboru nie mają takiej sytuacji najść chorego z własnej inicjatywy, bo ktoś im uprzejmie doniósł, ktoś im na ucho powiedział, że może ty właśnie się teraz masz źle. Bądźmy posłuszni Słowu Bożemu w tym, co, o nas, do nas, co to Słowo do nas mówi, bo Bóg chce, aby wszystko naprawdę działało w Bożym Królestwie. On to wszystko mądrze poukładał i to ma nam służyć. Krótko mówiąc, chory ma przywołać starszych. Zobaczmy dalej, 15 i 16 werset. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, i Pan go podźwignie, czytamy. <laughs> Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. A potem ten ważny tekst, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, i módźcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Zobaczmy, że obietnica uzdrowienia. Towarzyszy modlitwie z wiarą. Jeśli więc ktoś nie został podźwignięty, czy pomyślmy, czy coś było nie tak z wiarą ludzi, którzy się modlili. A może to wiara tego chorego była na tyle licha, że trudno było oczekiwać jakiegoś Bożego poruszenia? Niestety są środowiska, które, w których istnieje tylko takie przekonanie, bo przecież Pan Jezus powiedział, zacytujmy to: wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Mamy to w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 24 werset. Ale jeśli chcielibyśmy właśnie ten tekst tak wyciągnąć z Biblii, to oznaczałoby, jeśli go wyrwiemy stamtąd, że Bóg musi odpowiedzieć na każdą modlitwę wypowiedzianą z wiarą. Ale uzupełnimy jednak te słowa o to, co zapisał również apostoł Jan. Jest to Ewangeliana 14, rozdział 13 i 14, werset. Otóż czytamy tam: I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynią, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o coś o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Pozornie wydaje się, że jeden tekst z drugim no, niczym się nie różnią. Ale zobaczcie, Patrząc na ten nasze rozważanie, życi starsi, oni ci, którzy się modlą, oni proszą w imieniu pańskim. Słowa w imieniu moim, słowa Jezusa, to nie jest jakaś magiczna formuła, którą trzeba koniecznie wstawić na koniec jakiejkolwiek prośby. I wówczas Bóg nie będzie miał wyjścia i będzie musiał spełnić życzenie. To nie jest coś, co zmusza Boga do reakcji takiej, jakiej sobie życzymy, ale te słowa w imieniu moim oznaczają w miejsce Chrystusa. Tak jak gdyby on sam poprosił o to Boga. To automatycznie implikuje obecność, słuchajcie, suwerennej Bożej woli jako takiej ostatecznej, rozstrzygającej w sprawie, o którą wołamy do Pana. No ale chwileczkę. Czy można ufać woli Boga? Skoro wyczuwamy już to, że nie zawsze ona może się pokrywać z tym przecież, co my chcemy, o co prosimy, o za, czym, za czym tęsknie wyczekujemy. Czy można ufać woli Boga? Oczywiście, że tak. Sama Biblia, Jakub wcześniej w tym liście mówi, że wszelki datek dobry i doskonały przychodzi od Ojca Światłości. W nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Bóg w tym, co daje człowiekowi, jest absolutnie święty, absolutnie dobry, absolutnie doskonały i ani na moment w tym wszystkim on się nie zmienia. Czy to nie jest wspaniałe? Jeśli tak postrzegamy Boga, to będziemy w stanie rozumieć również yy, weźmy na przykład modlitwę Jezusa w ogrodzie Getsemane. Jak on rozpoczął tą modlitwę? Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich i wiemy, że za chwilkę czekał go krzyż. <laughs> Jak widzimy męka przed którą stał, to nie było jakieś jego marzenie. Yy, on nie pragnął tego bólu dla siebie. On jako człowiek nie modlił się, daj mi przyjąć, ojcze, wreszcie ten kielich, ale modlił się, jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie go. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość, niech mnie to ominie, niech to nie będzie dla mnie. Jednak zobaczcie w tej modlitwie mamy ciąg dalszy, bo Jezus mówi: wszak nie moja, ale twoja wola, niechaj się stanie. Pomyśl, czy modląc się takimi słowami, w których powołujesz się na Bożą wolę, w których wyznajemy podobnie: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, to czy nie pozbawiamy się wiary wątpiąc już niejako na starcie w skutek tej modlitwy? Czy nie osłabiamy mocy naszej modlitwy? Bo być może niektórzy tak myślą. Zobacz, jeśli człowiek wybiera Bożą wolę zamiast realizowania swojej, to oczywiście, zobaczcie, to on w istocie powołuje się na, na całkowicie doskonałego, pełnego litości i miłosierdzia, mił, z takiego Boga, który miłuje się, z, jest gotowy zmiłować się nad grzesznikiem, to jest święty oczywiście Bóg, ale pełen miłości. Bóg. Czyniąc tak, jakby taki człowiek powołując się na Bożą Wolę, wyznaje, przyznaje, że sam nie jest taki jak Bóg. Nie jest wystarczająco dobry, nie jest ani wystarczająco mądry, ani doskonale święty, by pragnąć zawsze dla siebie tego, co najlepsze i by umieć wybierać to, co najlepsze dla siebie, o co przecież także możemy się modlić. A Bóg, widzimy, pragnie tego, co jest dla nas najlepsze. Doskonałe. I z tego właśnie powodu prosi kogoś większego od siebie, aby dokonał wyboru według swojej woli, jakby za niego, bezgranicznie ufając, że to, co uczyni lub czego nie uczyni Bóg, jest bezwzględnie dla niego dobre. Najlepsze. I z tej perspektywy, zobaczcie, staje się zrozumiała modlitwa przyjaciół, na przykład Daniela, Stary Testament przywołuje, którzy mówią do pogańskiego króla, cytuję trzeci rozdział księgi Daniela, trzeci rozdział: Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Trzeci rozdział, 17 i 18 werset. Oni pozostawali wierni Bogu, niezależnie jaki będzie werdyk króla. I oni powierzyli swoje życie, zobaczcie, woli Bożej, jakakolwiek by nie była. Ale wierzyli, że będzie lepsza niż jakakolwiek inna. Pewien poeta angielski napisał takie słowa. Nasze wole są nasze, abyśmy je uczynili twoimi. Modlitwa o uzdrowienie, czy nawet w innych kwestiach, modlitwa w sprawach ważnych, ratujących życie. Zobaczcie, to nie jest wyobrażenie sobie. Uzdrowienia. To nie jest wyobrażanie sobie uwolnienia, to nie jest kreowanie zdrowia w naszych myślach, słowach, to nie jest jakaś wizualizacja naszych życzeń, to nie jest jakieś ciągłe pozytywne wyznawanie i odpędzanie jakiejkolwiek myśli innej, która byłaby odmienna od naszego pragnienia. <laughs> Wiara bowiem nie jest zaklęciem. Wiara nie jest zaklęciem. Tu nie chodzi o zaklinianie rzeczywistości, kiedy modlimy się o coś gorliwie z wiarą. Niektórzy tak definiują, może wiarę w modlitwie, ale myślę, że to jest błędna droga. Droga prowadząca do jakichś magicznych, dziwnych zachowań, może nawet jakiś skrajnie patrząc szamańskich formów, czy, czy w niektórych przypadkach może nawet dotyczyć to jakichś spirytystycznych działań. Czasem może to wyglądać pozornie na jakieś charyzmatyczno brzmiące i wyglądające praktyki, ale mogą dawno takimi nie być, nie mieć nic wspólnego z tym, o czym mówi Biblia. Zobacz, modlitwa o uzdrowienie jest prośbą do Boga, aby On wyrwał człowieka z mocy, mamy tutaj temat choroby. Więc z mocy choroby, może z jakiejś opresji, może z jakiegoś zniewolenia, i aby dał On człowiekowi zupełne zdrowie. Modlitwa taka jest całkowitym powierzeniem siebie, Bogu, Bożemu rozstrzygnięciu, które jest ostateczne w stosunku do moich oczekiwań. Owszem, znając Boże Słowo, wiem, czego mogę się spodziewać w wielu różnych przypadkach, choć to, jak Bóg zadziała, w jaki sposób to się stanie, w jakim czasie, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Gdy w takiej modlitwie powołujesz się na świętą wolę Boga, to tak jakbyś zawierzał Jemu całkowicie siebie. To oznacza Twoją ufność do Niego. To nie dzieje się bez wiary. Nie zrozumcie mi je źle, że ja chcę deprecjonować wiarę w dzisiejszym e, rozważaniu. W tej ufności do Boga mówisz mu, Boże, zdecyduj za mnie, co jest najlepsze dla mnie, czy dla niej, dla niego, jeśli o kogoś się modlisz. Ty wiesz, czego pragnę, ty wiesz, o co cię proszę, lecz niech nie moja, ale twoja wola się stanie. Popatrz, jakiej wiary trzeba, aby zdobywać się na coś takiego, w obliczu na przykład, jak Jezus w obliczu krzyża. Czy ty może w obliczu choroby, albo ktoś inny w obliczu bezprawnego uwięzienia? Jakiej wiary trzeba, by położyć werdykt swoich modlitw, oczekiwań i to rozstrzygnięcie swych najgłębszych pragnień w nieznanej ci przecież w chwili modlitwy woli Boga? Pójdźmy dalej. <laughs> Wyznawajcie, Wtedy grzechy jedni drugim. 16. werset tak się zaczyna. Jedną z ważnych spraw związanych z modlitwą starszych o uzdrowienie jest pewność, że choroba człowieka nie wynika z trwania tego człowieka w grzechu. Oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że jest kilka źródeł e, chorób. Leż najbardziej powszechnym jest ta nasza grzeszność, która ma swój prapoczątek w upadku pierwszych ludzi, stąd przecież przemijanie, stąd choroby, a w konsekwencji tych chorób śmierć. Nie wszystkie jednak choroby pochodzą właśnie z tego, za chwilę o tym powiem. I oczywiście te, które wywodzą się z naszej grzeszności, ostatecznie kiedyś będą usunięte. Kiedyś to się wszystko skończy. Kiedy Bóg w Chrystusie ukończy swoje dzieło zbawienia, wtedy nadejdzie koniec tych rzeczy. Śmierć zostanie całkowicie pokonana. Ale niestety, jedną z przyczyn chorób jest popełniony przez człowieka grzech tu i teraz, który może skutkować Bożym Sądem lub jego przyzwoleniem na konsekwencje grzesznego wyboru człowieka. Dajmy na to Koryntian, o których czytamy w Nowym Testamencie. Niemało Koryntian zasnęło, rozumiem, wielu dotknęła też choroba, z powodu grzechu, w jakim trwali, niemoralności, jakiej trwali. Gdy przyjmowali wieczerzę pańską, nie osądzając siebie, nie uznając swojego grzechu, przychodzili do Boga, jak gdyby nic się nie stało. Manifestowali swoją bliskość, tożsamość, społeczność z nim i nie wyciągali żadnych wniosków. I on ich sądził, i Bóg ich sądził. Nie było to karanie dla ich zatracenia, ale było to dopuszczenie do nich doświadczeń, które przyprowadzą tych ludzi do pokuty. To ciekawe, że gdy mówimy o darach duchowych, to. Kiedy mowa jest o darze uzdrawiania, to on w Grece, w której był pisany Nowy Testament, występuje w liczbie mnogiej. Bodajże chyba jest to jedyny dar, który występuje tam w liczbie mnogiej. Powiecie, bo jest wiele różnych chorób? No, być może, ale też wiele tych problemów się działo właśnie w Koryncie. W konsekwencji tego Bożego Sądzenia. Wielu ludzi mogło być zachowanych dla zbawienia. On, który miał moc rozpocząć ich dobre dzieło, miał też środki zaradcze ku temu, aby dokończyć w nich to dzieło, aby zachować ich. I gdy spojrzymy na, też dzisiaj na współczesne nałogi, na przykład na to, to dobrze wiemy, że ich skutkiem jest najpierw obniżenie odporności. Dzisiaj to takie ważne, o tym się mówi. Jest też łatwość w związku z tym na zachorowania. Kończy się to w części przypadków, chociaż z ludzkiego punktu widzenia, przedwczesną śmiercią, tak? Narkotyki, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów. No tak, ktoś powie: mój dziadek palił i miał 90 lat. Ale ty nie musisz być swoim dziadkiem, bo ty nie znasz swojej odporności. A kiedy ją poznasz, już będzie za późno, a poznasz ją. Być może, kiedy lekarz przed tobą siedzący, powie ci, że oto rozpoczęła się w twoim życiu bardzo poważna choroba. Dlaczego tak ma być? Więc, grzech, grzech może być jedną z przyczyn. I więc, kiedy ci starsi pochylają się nad tym chorym, przede wszystkim istotne jest pytanie, czy chory trwa w jakimś niewyznanym. Albo też nieuznanym grzechu. Błąditwa więc powinna się najpierw rozpocząć od, od rozmowy na ten temat. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Wiecie, niektórzy tutaj widzą konieczność i zasadność spowiedzi. Nic bardziej błędnego. Tak interpretowane słowa Jezusa Chrystusa no, często są w różnych środowiskach. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 23 werset, powiada nam tak: Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Myślę, że ludzie nie popełniliby tego błędu, gdyby zechcieli zrozumieć błędu tej niewłaściwej interpretacji, gdyby zechcieli zrozumieć słowa Jezusa tak, jak je rozumieli apostołowie. Apostołowie zaś głosili Ewangelię na odpuszczenie grzechów. Spójrzcie na dzieje, 13 rozdział, 38 werset. Apostołowie w obliczu grzechu natychmiast prowadzili człowieka do tego, który jedynie ten grzech może odpuszczać. Piotr, apostoł, no. <laughs> na przykład mówi do niejakiego Szymona, czarnoksiężnika, mamy to w dziejach apostolskich, 8 rozdział, 22 werset. Mówi, odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamiast serca Twego. Widzimy również, że apostoł Jan prowadził do Boga ludzi, wskazując, że to Bóg odpuszcza im grzechy. Mówi, jeśli wyznajemy, mówi tak w swoim liście, jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści od nas, nas od wszelkiej nieprawości. Mamy to w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. I drodzy, spójrzmy, że apostołowie nie odpuszczali grzechów, Dosłownie to ujmując, i nie dlatego właśnie tu znajdujemy taką zachętę, by wyznawano grzechy jedni drugim, jak gdyby to było możliwe, ale zwróćcie uwagę, że apostołowie ogłaszali, i ciągle to mamy w dziejach, ogłaszali odpuszczenie grzechów tym, którzy uwierzyli, tym, którzy przyszli do Boga ze swoim grzechem. I co ciekawe, słowo greckie użyte... Bo przypomnę, Nowy Testament był pierwotnie w Grece zapisany. Więc słowo greckie użyte tutaj jako wyznawajcie, wyznawać, jest tym samym słowem, co uznawać. Nowy Testament używa jednego słowa na określenie tych dwóch działań w Grece: Uznawać, wyznawać. Gdy uświadamiamy sobie jakiś popełniony grzech i uznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, a to może być wynikiem na przykład rozmowy poprzedzającej taką modlitwę o uzdrowienie, to wówczas starsi mogą pomóc tej osobie odebrać od Boga odpuszczenie grzechów, kierując taką osobę i zachęcając, by wyznawała ten znany im już grzech Bogu czasem my sami też mamy problem z rozpoznawaniem swojego duchowego stanu, że też przywołam Dawida po tym jak okrutnie zgrzeszył cudzołóstwem i również e, kiedy pozbawił życia z jednego ze swoich żołnierzy Uriasza a męża tej kobiety, z którą zgrzeszył. Przychodzi do niego prorok, opowiada mu jakąś historię. E, Dawid jest oburzony, mówi, że śmierci winien ten człowiek, który haniebnie postąpił z owieczką ale nie rozumie, że choć prorok mówi obrazowo, to cały czas ma na myśli grzech Dawida. I musi mu powiedzieć wprost: Dawidzie, to ty jesteś tym człowiekiem, który zasługuje na śmierć, skoro masz taką ocenę tej sytuacji. A więc zobacz, że czasem tak jest, że rozmowa może pójść w takim kierunku, że ta osoba, która potrzebuje tej modlitwy, może zostać uświadomiona właśnie przez dusz pasterza. O tym, że jest w, tej, w niej jakieś niewłaściwe myślenie? Nie wiem, może to być jakieś nieprzebaczenie, które skutkuje czymś, co ma charakter jakiejś niemocy i słabości duchowej, emocjonalnej? To jest temat oczywiście bardzo szeroki i nie chcę temu poświęcić zbyt wiele czasu. To wyznawanie człowiekowi, jeden drugiemu, ma więc raczej charakter duszpasterskiego, prowadzenia człowieka przez starszych do Boga, aby ten człowiek zbliżył się do Boga. I pójdźmy dalej. <laughs> 16. werset, ale końcówka mówi: "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele można zdziałać modlitwą usilną. Ale jaka modlitwa <laughs> jest modlitwą usilną? Myślę, że to jest modlitwa, która trwa aż otrzyma jak w tej historii, na przykład o wdowie, która uprzykrzała się pewnemu sędziemu swą prośbą, aż ten skłonił się do tej jej prośby. Albo jak w tej historii, gdzie Biblijny Jakub, starotestamentowa postać, siłował się z Aniołem Pańskim i nie odpuszczał, aby ten mu pobłogosławił. Modlitwa usilna, nieustająca. Proście, a będzie wam dane, mówi Jezus. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Ewangelia Mateusza, 7-8 werset. Pomimo świadomości istnienia wyższej od naszej woli Bożej, nie znając ostatecznie tego Bożego werdyktu, mamy się modlić, słuchajcie, aż do skutku. Pewien kaznodzieja, prawdopodobnie był to David Lee Wilkerson, on powiedział, że współczesny kościół przypomina mu małego chłopca, który dzwoni na dzwonek i odchodzi zanim ktokolwiek otworzy drzwi. Ile naszych modlitw takich było? Wiele może usilna modlitwa czytamy sprawiedliwego. A sprawiedliwość dla wierzących, w tym wypadku Żydów, tych pierwotnych adresatów listu. Była wielką cnotą. Oczywiście nie tylko, myślę, byli tam i nawróceni Żydzi, ale to była wielka cnota. Sprawiedliwy jest Bóg na wszystkich ścieżkach swoich, mówi jeden z psalmów. <kluzny> Sprawiedliwość Boża oznacza, że każdy Jego czyn i każde Jego zaniechanie czynu jest absolutnie dobre, prawe, święte. I odpowiednie dla człowieka. Bóg jest wierny. Nie jesteśmy w stanie tego oczywiście objąć do końca swoimi myślami, rozumem, patrząc z perspektywy, może nawet punktu, w którym cierpię, przeżywam. Ale możemy wierzyć Bogu, możemy zaufać Bogu, przecież wiedząc kim on jest i jakim on jest. Weźmy na przykład proroka Jana Chrzciciela. On także nie rozumiał swojego pobytu w więzieniu. Słyszał o Mesjaszu, rozpoznał Mesjasza, ale kiedy znajdował się w więzieniu, te okoliczności zmieniły cały jego obraz. Czy tak nie jest czasem w naszych sytuacjach, w naszych doświadczeniach? Przecież poznałeś, poznałaś już Boga. Zmienia się Twoje doświadczenie i nagle człowiek żyje i zachowuje się, jak gdyby nic nie wiedział, nic nie wiedział o Bogu, nie znał go. To się czasem zdarza. Bo to doświadczenie nasze sprowadza nas zupełnie na inny poziom. Lecz wiemy, że Jezus przekazał temu, temu pobożnemu człowiekowi, prorokowi wiadomość. Wiadomość brzmiała: błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. To znaczy błogosławiony ten, kto, nie rozumiejąc wszystkiego, co się dzieje, pomimo tego nie odwróci się od Pana. A więc sprawiedliwy człowiek, który modli się o uzdrowienie. Wiele może dokonać w modlitwie. On nie polega na własnej sprawiedliwości, ale polega na sprawiedliwości Bożej. i taką osobą był wspominany tutaj w tekście Eliasz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Czemu ma służyć taka wiadomość? Jak myślicie? Czy odkrywać w sobie jakieś podobieństwo do tego sprawiedliwego, powiedzmy uczciwie wielkiego męża Bożego. Stary przekład Biblii Gdańskiej mówi, Eliasz był tym samym biedom poddany, co i my. O, to, o co więc chodzi? Chodzi o to, że Eliasz był podobny w naszych doświadczeniach. Możemy więc się z nim w pełni utożsamiać. I wielu z nas oczywiście nie śmiałoby się porównywać z takim człowiekiem, z Eliaszem, tym bardziej nie zrobiliby tego wierzący Żydzi. Nawet ci, którzy odrzucali Chrystusa. To byłoby jakieś świętokradztwo, gdyby, gdyby tak pomyśleli. Lecz Jakub mówi tutaj po prostu, że Eliasz, że on był z krwi i kości takim samym człowiekiem, jakim my jesteśmy. Że przeżywał wszystkie te rzeczy, które my przeżywamy. Pamiętacie jego zwycięstwo? Czytaliśmy o tym pewnie nie raz. Zwycięstwo na górze Karmel. Ale też pamiętamy jego załamanie, zwątpienie. Czy nawet nazwijmy to śmiało może duchową depresję? Ponad wszystkie sytuacje, w których on się znajdował, Eliasz modlił się, był sprawiedliwy przed Panem, trwał w Bożej sprawiedliwości, poddawał się Bogu, poddawał się Bożym wyrokom, nie zawsze je rozumiał. Czasem widział rzeczy wielokrotnie inaczej niż Bóg je widział, ale Bóg miał do niego wiele litości, wiele serca i cierpliwości. Idąc dalej, 17 werset, końcówka i 18. Pomyśl, ile razy Eliasz modlił się, żeby nie było deszczu? Modlił się siedem razy o deszcz. A my, ile razy się modlimy o jakąś sprawę? Ile razy Paweł prosił Pana o uzdrowienie, o usunięcie ciernia? Jest taka historia, która tym mówi. Wiemy, że trzy razy to się wydarzyło. Aż otrzymał odpowiedź, poznając wolę Bożą. Albo inna historia: gdyby król Dawid modlił się jeden raz w utrapieniach, pomyślmy, to trzeba byłoby chyba zredukować liczbę psalmów do kilkunastu. Co ja chcę przez to powiedzieć? Na jaką sprawę chcę zwrócić naszą uwagę? Otóż czasem ludzie uważają, że należy modlić się tylko raz o coś, o kogoś. Bo modlenie się w jakiejś sprawie wiele razy no jest nie do końca właściwe, może jest sygnałem braku wiary, jest zawracaniem Bogu głowy ciągle tym samym. Każda druga modlitwa o to samo jest dla takich ludzi może dowodem na to, że ta pierwsza modlitwa była wypowiedziana w niewierze w każdym razie nieskutecznie. Patrząc uczciwie jednak na Słowo Boże i obserwując ludzi wiary, ludzi modlitwy, widzimy, że ostatecznie, że osoby skutecznie, skuteczne w modlitwie nie były ludźmi jednej modlitwy. Osoby skuteczne w modlitwie nie były ludźmi jednej modlitwy. A to mi mówi, że powinienem modlić się aż do skutku, że moja modlitwa ma trwać aż otrzyma, aż otrzyma Bożą odpowiedź. I taki wzorzec pozostawia mi Biblia. Niektórzy mówią, że jak się raz o coś pomodlą, to to jest już tam u Boga. No dobrze, zgódźmy się na to, ale to znaczy, jak powiada apostoł Jan, że otrzymali już to, o co prosili, albo przynajmniej znają Bożą wolę w tej sprawie. A wiemy, że tak zazwyczaj nie jest. Może nie w każdym przypadku. Ale tak czytam w Jego liście 1 Jana 5, 14, 15, czytam taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, i jeśli prosimy o coś według woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. I Paweł po tych trzech modlitwach swoich o wyciągnięcie ciernia otrzymał poznanie od Boga, objawienie Jego woli. I zobaczcie, nie było już czwartej modlitwy. Nie było już o co się modlić. Dosyć jest, kiedy będę się chlubił w słabościach moich, tam powiada apostoł Paweł. Więc kiedy powinniśmy kończyć modlitwę w jakiejś sprawie, wtedy, kiedy otrzymaliśmy bożą odpowiedź na modlitwę. Poznanie, w sprawie, w której zanosiliśmy błaganie. Wtedy, gdy Boża Wola dla nas została już objawiona i, i zrozumieliśmy, że to jest ten czas. To jest coś osobistego, bardzo, o czym teraz mówię. Oczywiście też wierzę, że jedna modlitwa może przynieść taką odpowiedź uzdrowienie, wybawienie. Jeśli nie widzisz tego po jednej modlitwie, nie upadaj na duchu, nie rezygnuj z modlitwy, tylko wołaj do Pana. Aż otrzymasz. O jakie sprawy modliłem się jeden raz? Wiecie, o jakie sprawy? Najczęściej o takie, na których mi najmniej zależało. Zatem dajmy też dowód temu, że nam zależy. Zależy. Zainteresujmy Boga naszą determinacją. Bądźmy jak prorok Chabakuk, który mówi, Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać, baczyć co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, zapisz to co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można było przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dobry przykład, daje ten prorok. Często potrzebujemy dłużej wypatrywać Bożej odpowiedzi, dłużej stać na tej swojej baszcie. Ale zdarza się też coś takiego, jak u proroka Daniela. Na przykład, zobaczcie, co napisał Daniel, to jest 9 rozdział 21 werset. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie Ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. A ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Gdy zaczął się modlić, wyszło słowo, bo szybko biegnie słowo, jak mówi jeden z Psalmów. Nie wiemy, jak długo się modlił ale wiemy, że modlił się tak długo, aż doszło go to słowo. Boża odpowiedź na Twoją modlitwę się nie opóźni, przyjdzie na czas, zaufaj Bogu i módl się aż do skutku. I na zakończenie, piąty rozdział, 19, 20 werset, pochylmy się też na tym. Zobacz, może być tak, że osoba, która popadła w jakiś grzech, w jakiś problem, nie wiem co to może być, ale że ona już jest tak niezdolna, tak unieruchomiona, tak usiedlona, czy powiedzmy tak chora, a myślę tutaj niekoniecznie o fizycznym stanie, ale o stanie ducha, że nie będzie w stanie przywołać starszych zborów. A nie będzie w stanie, gdyż oddaliła się już tak bardzo, że nie ma możliwości zastosowania tego, co wcześniej powiedział Jakub. Bo ta osoba, o której wcześniej powiedział Jakub, jest nadal w kręgu, we wspólnocie ludzi. Co wówczas należałoby zrobić? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że masz do wykonania w takiej sytuacji jakąś posługę? I nie musisz być starszym ani szczególnie powołanym człowiekiem do służby. Nikt z nas nie powinien w takiej sytuacji, gdy widzi kogoś, kto ewidentnie zboczył od prawdy, zachować się na przykład jak kain. Wiecie, co on powiedział? Czy ja jestem stróżem brata mego? Nikt nie powinien powiedzieć sobie, skoro ja nie jestem starszym, kaznodzieją, pastorem, kimkolwiek tam zwał jak zwał, to nie muszę w tej sytuacji robić czegokolwiek. Otóż nieprawda. Nie można być obojętnym. Wobec grzechu, który usiedlił kogoś tobie bliskiego, bo przecież zwróćcie uwagę, o kim to mówi, 19 werset. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, my często nie chcemy wchodzić w konfrontacyjne sytuacje. Boimy się reakcji, obawiamy się, no, jak to będzie, kiedy ruszymy jakąś sprawę. Lecz w ten sposób, postępując często, z powodu upływu czasu, narażamy tą osobę na to, że jeszcze bardziej to błoto, grzechu czy czegokolwiek, co to jest, może wciągnąć tą osobę. Jest pewna odpowiedzialność, która spoczywa na nas, braciach i siostrach, na mnie i na Tobie. Autor listu do Hebrajczyków powiedział, trzeci rozdział, 12 i 13 werset o tym mówi. Mówi: Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni, drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc zobaczcie, bracia: baczcie, bracia, na błąd, upadek grzech. Jeśli ktoś nie żyje w prawdzie, lecz widzisz, że oszukuje siebie, masz niejako pewną misję do wypełnienia, by pomóc człowiekowi wrócić na, na właściwy tor. I Jakubowi myślę nie chodzi o to, aby teraz bez wytchnienia każdy szukał dziury w całym i żeby naszym życiowym celem było łowienie cudzych grzechów. Może wychodziłoby nam to lepiej niż łowienie własnych, ale... Wiecie dobrze, że Jakub na pewno nie chce, abyśmy byli ekspertami w wyciąganiu źdźbła z oka brata swego, a, a nie widzieli belki w swoim. Myślę, że chodzi o zwyczajną chrześcijańską troskę jeden o drugiego. Gdy uświadamiasz sobie problem drugiego człowieka, jakiś usidlający problem, chodzi tu o postawę miłości. Paweł powiedział przecież w liście do Rzymian, że miłość przykrywa mnóstwo grzechów, a tutaj widzimy również podobne sformułowanie, że kto tego człowieka nie zostawi samemu sobie, ten ostatnie zdanie mówi: zakryje mnóstwo grzechów. Jest mowa też o nawróceniu. No jak można kogoś nawrócić? Bardziej powinniśmy zastosować tu słowo zawrócić. Ale w jakim sensie możemy być sprawcami odwrócenia się jakiegoś brata czy siostry ze złej drogi? Jan Kalwin, reformator, powiedział takie słowa: Posłuchajmy: Musimy zważać, aby nie dopuścić, by ginęły przez nasze zaniedbania dusze, których zbawienie Bóg w pewnym sensie powierza w nasze ręce. Nie chodzi o to, że możemy im udzielić zbawienia, jednakże poprzez nasze posługiwanie Bóg wyzwala i zbawia tych, którzy zdają się być w przeciwnym razie blisko zagłady. Weźmy sobie do serca: Bóg w pewnym sensie powierza nas sobie, nawzajem. Jakub kończy słowami: Niech każdy z Was wie o tym. Jak wiele znaczy być świadomym tego, co robić, gdy jest źle, nie być obojętnym wobec ginącej osoby, a tym bardziej, kiedy to jest mój brat, moja siostra w Chrystusie, błędna droga. Jezus jest prawdą, życiem prawdą. Mamy obowiązek przyprowadzać. Niewierzących do Jezusa i wierzących, którzy upadają z powrotem do Jezusa. A więc mamy być ludźmi, którzy naprawdę niosą tę odpowiedzialność, jak mówił Salomon na początku w przypowieściach: ratuj wydanych na śmierć. Mamy myśleć o tych ludziach zgubionych, modlić się o nich, szukać okazji do dzielenia się Ewangelią, ale też. Nie unikajmy tych słów, które wezwały Ezechiela do odpowiedzialności. Jest stróżem domu izraelskiego. Jeśli ci ludzie będą nieposłuszni, Bóg zareaguje. Ale ciebie, Ezechielu, pozwie za przelaną krew tych ludzi, ponieważ ty znałeś słowo, ty mogłeś coś zrobić, ale ty nic nie zrobiłeś. Przejmijmy się też takimi wezwaniami Słowa Bożego i niech Bóg nas pobłogosławi w tej naszej wzajemnej trosce jeden o drugiego. Teraz jest trudniej o tą troskę, bo jesteśmy oddaleni i wyizolowani od siebie, ale nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe, abyśmy zaprzestali modlitwy, zaprzestali dzwonienia do siebie, zaprzestali wysyłania jakiegoś SMS-a. Wysłania wersetu dla zachęty, jeden drugiemu. Pamiętajmy o sobie nawzajem. Więc, jeśli ktoś cierpi, niech się modli. Jeśli ktoś się raduje, śpiewajcie pieśni. Jeśli ktoś choruje, fizycznie albo duchowo, mój telefon zaraz będzie włączony. Będziemy. Wtedy rozmawiać i na pewno przyjedziemy, aby modlić się z Tobą, bracie, siostro, jeżeli tego naprawdę potrzebujesz. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Do następnego razu w niedzielę, zapraszam, na godzinę dziesiątą. Na razie obostrzenia się nie zmieniają, ale już wkrótce, mam nadzieję, pójdzie wszystko ku lepszemu. Zostańcie z Bogiem. Amen.